Witajcie moje czekoladki w tym oto filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym haulem na moim kanale. I tym razem jest on trochę taki zbiorczy, bo przez 2 miesiące praktycznie co tydzień kupowałam jakieś rzeczy i to się po prostu nazbierało i dzisiaj właśnie je Wam pokażę, więc jeśli jesteś zainteresowany, co przez około 2 miesiące kupiłam, to zapraszam do oglądania. Najpierw może zacznijmy od kolorówki, bo tego jest chyba najmniej. Pierwsza rzecz jest to taki błyszczyk z Max Factora z serii Max Effect Lip Gloss. Bardzo mi się podoba ten błyszczyk. Jak widzicie, jest w takim przecudownym kolorze i musiałam go po prostu kupić. Jest on w numerze 12, Sweet Red. Czyli w sumie tak jak widzicie, taki kolorek też jest. Teraz Wam pokażę dwa lakiery z firmy Bourjois. Bardzo chciałam mieć właśnie z tej firmy jakieś lakiery. Pierwszy jest to taki prześliczny, różowy kolorek, taki trochę barbiowy. Wszystko oczywiście Wam napiszę. Jest to numerek 08 Peach and Love. Również z Bourjois, numer 8 Cherry D'Amour. Chyba tak się czyta. Oczywiście napiszę, tak jak mówiłam. Jest to naprawdę taki bardzo świąteczny, zimowy, jesienny kolorek, ciemny. Naprawdę przecudowny. Taki właśnie w kolorze wina, nie wiem jak to powiedzieć, taka czerwień. Naprawdę przecudowny kolorek. Jak zapewne wiecie, ja kocham, uwielbiam The Sims 4 i akurat właśnie sobie nazbierałam na dodatek najnowszy Miejskie Życie i naprawdę moim zdaniem ten dodatek jest jak na razie najlepszym dodatkiem, jaki powstał do The Sims 4. Już grałam w niego, jest naprawdę przecudowny i nie umiem się po prostu oderwać od rozgrywki. Taki właśnie Miejskie Życie, The Sims 4. Kupiłam w Saturnie za 100 zł około. To może teraz przejdziemy do butów. Mam Wam do pokazania taką prześliczną parę lakierków. Są one z Deichmanna. Kosztowały mnie chyba 60 albo 70 zł z 100 zł, bo były przecenione. Nie wiem, czy jeszcze będą w sklepie, bo ja je kupowałam właśnie chyba około 1,5 miesiąca temu i chyba zostały 3 pary ostatnie. Aczkolwiek naprawdę bardzo mi się podobają, są mega zgrabne i mają dość dużą trochę podeszwę, ale są naprawdę za to bardzo wygodne. W środku są wypełnione takim bordowym materiałem, co jest naprawdę bardzo fajnym urozmaiceniem, aczkolwiek niestety farbuje to skarpetki. Ale akurat po praniu są już białe, więc minusik, który można zniwelować. Teraz pokażę Wam, co kupiłam na chińskiej stronie AliExpress. Pierwsza rzecz jest to taki mały beauty blender, w cudzysłowie oczywiście, bo jest to podróbka beauty blendera. Ale zawsze chciałam mieć właśnie taką gąbeczkę. Jest w bardzo fajnym opakowaniu, tak właśnie wygląda. Ale wydawał mi się na stronie większy, ale może jest to spowodowane tym, że po prostu pod wpływem wody ta gąbeczka po prostu urośnie. Zobaczę, będę testować. Jest to chyba moja pierwsza w życiu taka właśnie typu gąbeczka, więc zobaczymy, co z nią będzie. Ale na pewno każda z tych rzeczy, którą właśnie Wam pokażę, kosztowała na pewno mniej niż 2 dolary, więc naprawdę jest to bardzo tania rzecz. Kolejny przedmiot również jest przeznaczony do makijażu. Jest to pędzelek, oczywiście wzorowany na pędzelku z Real Techniques, aczkolwiek on jest naprawdę przecudowny i Wam go jak najbardziej polecam. Jest przemilusi, ma porządne, grube włosie i naprawdę jest taki prześliczny, różowawy i też kosztował około 2 dolarów, więc naprawdę jest bardzo tani i naprawdę jest przemilusi. Kolejna rzecz z AliExpress jest to taki case. Naprawdę bardzo dużo dostawałam pochwał i wszelkich naprawdę pytań. Luli, skąd ty masz ten case, bo jest naprawdę przegenialny. I się nie dziwię, popatrzcie jaki ten case jest. Naprawdę jest przecudowny, bardzo oryginalny. Jest wypełniony właśnie takim brokatem, wodą, gwiazdkami i można tak się nim bawić bez przerwy.
naprawdę sami widzicie, że wow. 1 minus, jest to case na mój stary telefon. Dostałam ten case około w grudniu, coś takiego, i nosiłam non-stop przez cały grudzień, przez cały miesiąc. Spokojnie spadł mi wiele razy, nic nie pękło, więc naprawdę jest bardzo wytrzymały, porządny ten case, tylko właśnie będę musiała go już sprzedać na Allegro bądź na AliX, zobaczymy, bo już mi się po prostu nie przyda. Ale podobny właśnie kupię case'ik też na AliExpress za niecałe 2 dolary na mój nowy telefon. I ostatnie dwie rzeczy z AliExpress, które tak naprawdę mój tata mi kupił w prezencie, jako prezent noworoczny w cudzysłowie. Są to takie gadżeciki, malutkie gadżeciki na ładowarkę, słuchawki, taki po prostu dodatek, który można sobie przypiąć. Pierwszy jest to taka tarcza z Kapitana Ameryki, więc naprawdę super, mega się cieszę. A drugi jest to taki minionek i na pewno sobie ozdobię tymi właśnie przypinkami, czy jakby to inaczej powiedzieć, właśnie ładowarkę, jakieś kable. Zobaczycie po prostu, ale naprawdę też to bardzo tania rzecz, a naprawdę zobaczcie tą jakość. Kolejna rzecz jest to moja nowa torba z firmy Lasocki. Nie pamiętam w sumie, czy ta firma była w CCC, czy w Deichmannie. Chyba w CCC, nie pamiętam w sumie. Tak właśnie ta torba wygląda. Jest z prawdziwej skóry, taka zwyczajna, czarna, klasyczna, na takim bardzo fajnym pasku. O, właśnie ma tutaj jeszcze takie coś, żeby nam łatwiej się nosiło. Bardzo mi się spodobała, taka klasyczna, do wszystkiego pasuje. W środku ma właśnie taką jedną komarę dużą, na książki, do szkoły na przykład. Tutaj ma jakieś małe kieszonki. I teraz pod koniec właśnie tego haulu, stricte taki już zakupowy haul, czyli same ciuchy tak naprawdę. Przejdziemy najpierw do Reserved. Pokażę Wam taką przepiękną bluzeczkę. Tak ona właśnie wygląda. Miała w niej być na Sylwestrze, aczkolwiek później zrezygnowałam i raczej stawiłam na wygodę. Tak ona właśnie wygląda, jest taka fajna, świecąca, z takim bardzo fajnym napisem. Bardzo wygodna, jeszcze ma na dole tutaj o takie rozcięcia, co naprawdę jest bardzo efektowne. Bardzo mi się spodobała. No, materiał ma bardzo fajny, nie elektryzujący się i nie gniecący, więc naprawdę jest idealna. I kosztowała ona 20 zł z 40. Również kupiłam w sklepie Reserve spodnie, jeansy. Takie jasne, bardzo fajne, klasyczne jasne jeansy. Tak właśnie wyglądają na tyłeczku, tak z przodu. Naprawdę mi się bardzo spodobały. Zwyczajne, jasne jeansy. Brakowało mi takich, nie miałam takich i teraz mam. Kosztowały chyba one 60 zł albo 50, coś takiego około tego. Naprawdę bardzo fajne jeansy jakościowo. I na koniec zostały nam ostatnie dwie bluzeczki. Pierwsza jest taka z napisem Tokio. Bardzo mi się spodobała. Wy na pewno wiecie, że kocham Japonię, kocham Tokio. Naprawdę ta bluzka jest bardzo efektowna. Takie Tokio jest właśnie na dole. Bardzo wygodna, prześwietny materiał, bardzo mięciusi. Kosztowała 10 zł w bodajże chyba Carrefourze, nie pamiętam w sumie już, na jakiejś hali, nie wiem, nie pamiętam, albo w Tesco albo w Carrefourze, już nie pamiętam. I ostatnia bluzeczka z Cropa. Kosztowała 20 zł w takiej astronauty. Prześwietna, efektowna, ma bardzo fajne rękawy, takie podwijane i mi się bardzo po prostu podoba. I to wszystko w tym filmiku. Piszcie w komentarzach, która z rzeczy Wam się najbardziej spodobała. Oczywiście dajcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie mój kanał. Bajo!